to niebywały skandal. Trudno inaczej określić reakcję na informację oficjalnie potwierdzoną już przez prokuraturę wojskową, że w trumnie, która leżała w grobie Anny Walentynowicz, znajdowało się ciało innej ofiary katastrofy smoleńskiej. To niebywały skandal, dlatego że nie zaoszczędzono rodzinom, które przeżyły już raz katastrofę, przeżywania po raz kolejny 20 kilka miesięcy później dramatu i spraw najgorszych niepewności. Wszystkie kolejne o rodziny ofiar katastrofy, wszystkich 95 kolejnych rodzin, dziś pewnie zadaję sobie pytanie, czy modlimy się przy grobach własnych bliskich. Ale też nie wolno w tej sprawie zapominać o jednej rzeczy, że to, co się dzieje, jest konsekwencją działań pewnych konkretnych ludzi i zaniechań pewnych konkretnych ludzi. Politycy Platformy Obywatelskiej mówią, nie upolityczniajmy teraz tej sprawy. Łatwo im mówić, nie upolityczniajmy, ale to przecież oni przez kilkanaście miesięcy przekonywali nas, że wszelkie stawianie niewygodnych pytań o wyjaśnianie katastrofy smoleńskiej to tak naprawdę granie trumnami i uprawianie polityki na grobach. Ponieważ te pytania nie zostały postawione wcześniej albo nie została udzielona na nich odpowiedź, to oni dzisiaj będą płacili polityczną cenę za skandale, które będą wychodzić, bo wiemy, że to nie pierwsza bulwersująca informacja dotycząca śledztwa smoleńskiego i z pewnością nie ostatnia.